Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I Fate znowu nam się wtroniła w rozmowę. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5. Dobra, niech sobie gada, a my wybierzemy sobie kolejną misję. Już widzę, że tutaj tą część mamy praktycznie zrobioną. Pojedźmy sobie najpierw po skrzyneczkę preperską. Akurat ta skrzynka jest w górach, także będzie ciekawa spinaczka po nią. Can you give her a wash while you're out? Watch my six! Okay. All right. Oh. Chyba dostał. Nie, nie dostał. Ready when you are, boss. No kurde. O kurde, ale bazooka leciała w jego stronę. Widziałem tą rakietę. Dobra, w końcu zwolnił auto. Bo w sumie... Tu wolę to. Będzie lepszy. No wsiadaj! Pytanie to, gdzie tu wjechać? Wierzyłem, że od tamtej strony, chyba od tamtej strony gór. W gorszym przypadku trzeba będzie z buta drzeć, ale chciałbym tego jak najbardziej uniknąć. Trzeba znaleźć jakiś łagodniejszy podjazd. Dobra, jeszcze może nie zbaczam strony. Dobra. Dobra, te 500 metrów już polecimy pieszo, bo nie wiem jak to tam wyjdzie dalej. O, silos, ołtarz. I VIP trafiony jeszcze. Wow. Zrzesz, już jesteś bezpieczna. Dobra. Tam chodzi po tym wzgórzu.
Ole pięknie w głowę wyrwał. Prosto. Dobra. Nie wiem, co się stało. Dobra, niech się tam strzela z nimi. Teoretycznie dało się tu dojechać. Ale mamy kłada, także jest. A, skunks. No i ładnie. Wow! Kurde, ja się zastanawiam, co we mnie tak walło. No to bizony napieprzają we mnie. Dobra. Chodź, tu już cię podnoszę. Nie rycz. Dobra. Nie wiem, czemu mam czerwony krzyżyk na psie, którego można pogłaskać. No ale spoko. Najpierw gdzieś kampi tam na górze. Bo już widzę laser. Patrz! Nie mogłem go zabić z góry. A ładnie. Co czyż mordę? Już tak cicho jesteś teraz, coś. Ciekawe czemu. Notatka preperska. Tak, wysoko znowu. Serio? Ja pierdzielę. O, base jump tu gdzieś jest. Liczy się, widzę, ostatnia strzała. Ta zabijająca. O, teraz leży. Dobra. Dobra. Every little bit helps. That could be worse. Damn, Grace. You really are a crack shot. O ja pierdziele. Ile musiało wejść w niego? No i teraz spinaczka.
Łatwiczka. O, spinamy się, spinamy. Dobra. Teraz? Kurde, ile tu jest orłów? Chyba jastrzębi? Nie wiem jak... Czegoś jest, no. O, amunicja. Dobra, czyli wiem, że trzeba trochę się rozbujać. O! Okej. Wow. Ty skurczy byku. To ci da nauczkę trochę. O, kurde, już myślałem, że spadnę. Nie, muszę tu wyjść chyba. Na to wygląda. Teraz tu. A liczę na ciekawy zeskok. Chyba tu będzie ten właśnie ten base jump. Wow. O, nasz go zniszczył. Kurde, ile ich tu jest? Kurde. No ła! What the fuck? Ja pierdykam. Wydoję z całej apteczki. Dobra. Już wszystkie. Ja pierdykam. To, co tu gdzieś leży blisko, to... To jest to skrytka? A jest. Dobra. To powinien być teraz zesko chyba base jumpu, nie? To chyba na górze jest. Mi się wydaje. No, tu jest ten base jump. To teraz ciekawe pytanie. A, tutaj trzeba wskoczyć. O, grizzly. Chodź tu, chodź tu. Misiek.
Nie, spadnij. Jest. Dobra, mogę się teraz udać do chaty zielarza. No i... Nie piszę, w którą stronę zbytnio lecieć. Także polecę na farmę najwyżej. A nie, chwilę, bo teraz muszę... do doktorka wrócić. Ale to tak czy siak muszę lecieć w dół. Nie widzę, żeby się to jakoś odpalało specjalnie, te base jumpy. Dobra, polecimy tak daleko jak się da. Może wystarczy akurat na 2 km lotu. Kto wie? Ale piękny jest ten świat, naprawdę. Jeszcze jak się teraz leci, to tak to pięknie urzeka wszystkim. I ta zniszczona statua ojca. Jak mi się uda przelecieć między tymi drzewami, to jeszcze wydłużę dystans. Tylko nie wiem, czy się nie wpieprzę w drzewa. O, jest, udało się. No i wystarczyło na 2,5 km lotu. I na samo więzienie wyląduje, idealnie. Dobra, wystarczy. Bo nie chcę wylądować, pieprznąć o ziemię, bo... trochę już by było głupie, leciałem 2,5 km i skończyłem... skończyłem swoją podróż na ziemi. That could have been messy, huh? Sorry about that. I should have double checked before I sent you out. That was my fault. But you did good work. Got enough of the bliss infused samples. That's what we needed. I've had time to tweak the formula, and now it's rock solid. As soon as it finishes processing, you'll have a new batch waiting. I can't thank you enough for all you've done around here, Deputy. Sheriff said you were good, but I didn't think you were this good. No, przynęta wabi teraz anioły. O, fajnie. Dobra. To lecimy teraz do pani Mabel. Albo... nie, ustawa o czystej wodzie. Tu jest konwent Edenu, także to będziemy mieli blisko i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to pójdzie. Kurde, jedyne czego nie zrobiłem, to nie kupiłem znowu amunicji. Ale tu jest sklep chyba. Dobra. Akurat trochę jest tego do uzupełnienia. Zobaczmy, czy jakaś broń nowa doszła, ale chyba nie. Nie mam.
Kupię sobie akacza z tego względu, że chcę zobaczyć, jak mi się będzie nim strzelać. Wiem, jak się AKM strzela, a teraz zobaczymy sobie, jak się akaczem strzela. Nie no, złoto. No i tak. AKOK czy taktyczny? Wezmę chyba taktyczny. Albo dalmierz ulepszony? Nie, będzie mi za bardzo podbijać. AKOK. Ten tłumik. I powiększony magazynek. Dajmy coś. Szybka sprzedaż. No, to co wydałem na broń, to odzyskałem. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się strzelać. Gdzieś jest. To już dżesz, papę. Nawet nie wiem. Kurde, dobra. Jest. Dobra, wolę to. Kurde, dobra, inaczej. Szybko, szybko. Szybko na tą wieżyczkę. Okej. No i pasuje. Ja to rozumiem. Dobra. Bijamy i jedziemy. Się dostańmy na górę, będzie łatwiejszy dostęp i niezła pozycja snajperska do zdejmowania wrogów. Co tu mamy? Uja! Więcej nie widzę.
Ała! Nie tu! No dobra. Powybuchamy sobie. Au! Budowałem. Dostał. Dobra, teraz już trzeba wejść. Kurde. Podniosła ją? Podniosła ją. Kurde, wymagane niby zasilanie awaryjne. Tu bym mógł się do... Co jest? O! Się o to chodziło. Kurde, zasilanie awaryjne. Tam jest zasilanie awaryjne. Control panel. Chwilę muszę popatrzeć, jak tu idą prądy. Teraz można się dostać. Teraz pytanie, czy ja w złe te nie wszedłem czasem? Wow, nie gadaj, że to się napełnia. God damn it. Teraz co, ja mam to wysadzić? O. Włączniki awaryjne zadziałały. Dobra. To dobra, to tam... Ale mi klatkarz spadł nagle. Teraz mnie trzeba będzie podnosić, znając życie, no właśnie.
Dobra. Kurde, masakra. Okej, okay, dostałem się do drugiej pompy. Zamknij się. To jest pytanie. Szczur w kanalizacji dostałem osiągnięcie. Fate Seed drwi z ciebie w błogości. O, czas ją zaatakować. Odblokowano nową broń w sklepach. Dobra, słuchajcie, bo podejrzewam, że za chwilkę będzie Fate mnie chciała wezwać do siebie. Także kolejny odcinek będzie ze zniszczenia Fate. No i będziemy kończyć wszystkie sprawy, które są tutaj w jej części. Myślę, że to będzie w miarę okej. Ponieważ podejrzewam, że jak Fate zabijemy, to dostaniemy też jakąś ciekawą broń. Także bardzo jestem ciekaw. Broń albo samochód, nie wiem co tam za nią się dostaje. No ale dobra. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć!